Na tym filmie pokażę, jak cechę mierzoną na skali porządkowej, jak jej odwrócimy wartości. To znaczy, jeżeli jakiś wynik miał 3, a najmniejszy wynik był 1, to chcemy odwrotnego przypisania, czyli tam, gdzie jest 1, wyskoczył wynik najwyższy, czyli wynoszący 3, a tam, gdzie jest wartość 3, była to wartość wynosząca najmniej, czyli 1. Mechanizm jest bardzo prosty, ponieważ jeżeli tutaj przyjmowane wartości wynoszą maksymalnie 3, to każdy z tych wyników powinien być obliczony 4 minus dotychczasowa wartość wynosząca 1, 2, 3. Bardzo proste się wydaje, ale skuteczne, ponieważ jeżeli była trójka, to 4 minus 3 da 1, a jeżeli mam 4 minus 1, da nam to najwyższy wynik, czyli 3. A dwójka, dwójko pozostanie. Więc możemy to policzyć oczywiście ręcznie, albo zrobić przekształcenie z wykorzystaniem gotowej tutaj możliwości jakby tworzenia nowej zmiennej. I teraz, jeżeli nazwę to odwrotnie, czyli jakby nowa zmienna, możemy nazwać, że to będzie wynik liczbowy 4. Tutaj przechodząc do tego miejsca, oczywiście możemy skorzystać z klawiatury numerycznej lub tej właśnie przed komputerem stojącej i odjąć wartości zmiennej, która tutaj u mnie będzie się nazywała przykładowo kategoria wiekowa. Jeżeli teraz kliknę OK, powiedzmy zmienione zostaną wartości tych zmiennych i stworzona zostanie nowa zmienna o nazwie tu przykładowo tak losowo nazwanej odwrotnie. Oczywiście musimy pamiętać, że do wykorzystania są dodatkowe funkcje, tylko my z tego tym razem nie korzystamy, ponieważ tylko zajmujemy się odwracaniem kolejności wartości cechy mierzonej na skali porządkowej. I teraz, jeżeli tak klikniemy, tutaj zostanie wygenerowana, dopisana do bazy nowa zmienna, która tutaj jest nazwana jako odwrotnie. Czyli z jedynki faktycznie zrobiła nam się trójka, a w przypadku trójki zrobiła się jedynka. Dwójka, dwójko pozostaje, więc skala jest odwrócona. Tak samo możemy postąpić tutaj ze zmienną, która jest zakodowana w innym systemie, nie w skali od 1 do 3, tylko na przykład ma charakter nominalny i przyjmuje wartości albo 0, albo 1. Żeby zmienna tutaj zakodowana jako 0, 1 przyjęła odwrotne kategorie, wystarczy, aby od wartości stałej wynoszącej 1 odjąć wartości tej zmiennej. Ponieważ jeżeli zrobimy 1 minus wartość danej zmiennej, a ona przyjmuje teraz 1, zrobi się 0. Jeżeli od jedynki odejmiemy 0, zrobi się z powrotem 1. Czyli jeżeli było 0, teraz będzie 1. Jeżeli była 1, zrobi się 0. Ja Was zapraszam oczywiście do oglądania pozostałych filmów. Korzystajcie z wszystkich tutaj przygotowanych przeze mnie filmów.